Mariusz Szurkiewicz, Indekage.pl. Jesteśmy po media treningu przed galą FEN23, która już w tę sobotę odbędzie się w Lubinie. Z nami jeden z bohaterów tej gali, Szymon Dusza. Witam serdecznie. Witam wszystkich, cześć. Słuchaj, no ja bym chciał najpierw się zapytać o poprzedni pojedynek. Krwawa wojna, naprawdę genialna walka, zresztą genialna gala w ogóle cała. Powiedz, czy ty jesteś zadowolony, że dajesz fanom takie walki, czy jednak ty wolałbyś oszczędzić sobie tego wszystkiego, co tam się wydarzyło, jednak szybko i krótko zamiatać swoich rywali? Wiadomo, gdzieś tam każdy marzy o tym, żeby te walki kończyć jak najszybciej, w jak najładniejszym stylu, ale ja osobiście cieszę się, że daję takie widowiskowe walki, bo raz wiadomo, liczy się efekt końcowy, to zwycięstwo, ale też liczy się to, żeby było to miłe dla oka, dla fanów przede wszystkim, bo to oni są naszym motorem napędowym, to dzięki nim możemy jakieś pieniążki zarobić, dzięki nim jesteśmy rozpoznawalni, wszyscy mamy sponsorów, więc bardzo się cieszę, że po prostu daję fanom takie walki i oni chcą mnie oglądać. Kamil Gniadek będzie się bił o pas na następnej gali. Czy wydaje ci się, masz nadzieję, liczysz na to, że ta walka jest jakimś, powiedzmy, jeszcze no, nieoficjalnym eliminatorem do walki z Kamilem? No wiadomo, że w wypadku zwycięstwa Tymka nie ma takiej możliwości. Panowie zadeklarowali, że nie ma takiej opcji. Natomiast jeżeli ty byś wygrał z tym Mateuszem, w co oczywiście wierzysz i jesteś tego pewien, to czy chciałbyś takiej walki z mistrzem, no kimkolwiek by on nie był? Oczywiście, że tak. Nigdy sobie walk nie wybierałem przeciwników. Stoczyłem parę ciężkich walk z bardziej doświadczonymi, lepszymi rywalami. Raz wygrałem, raz przegrałem, ale nie to jest istotne, tylko to, że nabyłem doświadczenia. Kto by tym mistrzem nie był, czy to będzie Kamil Gniadek, czy ktoś inny, czy Tymek, czy ktoś jeszcze w ogóle z zagranicy, podejmę po prostu rękawice, bo jestem zawodnikiem, jestem fighterem i chcę zdobywać te laury, chcę po prostu wygrywać i dawać rozrywkę dla fanów. A powiedz, czy po tej walce na FEN21 duży odzew fanów, duży przypływ, no bo daliście naprawdę rewelacyjny pojedynek? Muszę powiedzieć szczerze, że tak, dużo tam ciepłych słów padło, gdzieś ta rozpoznawalność się zrobiła troszkę większa, też taka troszkę presja właśnie towarzyszyła temu, bo tu właśnie, wiesz, troszkę większa gala, telewizja, światła, bajery, więc też to na tej walce troszkę odczułem, plus to, że tam ciąłem bardzo dużo wagi i ta waga ciężko szła. I tam też był lekki problem z rozgrzewką, ponieważ jest telewizja, jest jakiś tam harmonogram, co do minuty wszystko, nagle się okazało, że troszkę szybciej i tam po prostu nie byłem w ogóle rozgrzany, musiałem się dopiero w pojedynku, że tak powiem, wprowadzać w ten pojedynek i nie czułem tego się tak pewnie w tej walce. Mimo tego uważam, że powinien tam być remis albo chociaż dogrywka, no ale to już za nami, więc teraz patrzymy do przodu. Powiedz, jak wyglądały święta w takim razie, no pytam o to wszystkich zawodników, no bo naprawdę macie troszkę no, przegwizdane, delikatnie mówiąc, bo to niecałe tak naprawdę 3 tygodnie od świąt, no wiadomo, że no, nie możecie sobie w tych takich kluczowych momentach, ostatnich tygodniach pozwalać na rozpasanie, więc to był tylko opłatek, czy coś więcej? Nie, powiem ci wyjątkowo, ta waga teraz naprawdę idzie najlepiej ze wszystkich moich walk, dzięki mojemu dietetykowi Kubie, pozdrawiam. No, dzień dzisiejszy mam wagę, która... Już jakby parę dni wcześniej motywujemy do tego, że mogę już sobie pojeść i gdzieś tam później się odwadniać, ale lecimy jak najniżej się da, jak skoro idzie, żeby po prostu się w ogóle nie odwadniać. I jest taka bardzo duża szansa, że teraz w ogóle się nie będę musiał odwadniać, gdzie dla przykładu w maju odwadniałem się w dzień ważenia jeszcze ponad 4 kilo. I to później czujesz na walce, mimo że masz te 30 godzin powiedzmy na regenerację. Fizycznie jesteś w stanie dojść do siebie, ale jeszcze zapominamy o czymś takim jak układ nerwowy i później jest ten czas reakcji, to było spowolnione. Oskar tak jeszcze walczy, że mi cały czas po tym ringu, po tej klatce uciekał i po prostu wjeżdżał we mnie na 100 metrów na sprincie i ja po prostu miałem tą reakcję spowolnioną i nie byłem w stanie zareagować odpowiednio szybko i to po prostu dało mu tą przewagę. Teraz ta waga po prostu idzie wyśmienicie, już bardzo mało ważę, mimo tego ciągle jestem pełny energii, ciągle nawet sporo jem jak na ten dzień, także no... Super, po prostu. Co do świąt, bo zgubiłem wątek. Co do świąt. Na święta właśnie, tak jak mówiłem, wyjątkowo. Pojadłem normalnie barszczyk, jakieś tam 2 pierogi, rybkę, nawet 2 kawałki ciasta zjadłem tak samo na Sylwestra. Także po prostu petarda. No mimo tego, mimo tych, że było to bardzo okrojone, to i tak byłem... To jest ważne, wiesz, dla psychiki i dla głowy, że jest jakaś nagroda, tak? Że nie muszę właśnie, wiesz, patrzeć, siedzieć przy tym stole i cieknie mi ślina, tylko po prostu normalnie mogę w tym uczestniczyć, tylko po prostu wiadomo, że wszystko w jakichś tam ryzach. A powiedz, na co dzień, jakby na okresie roztrenowania, gdy czekasz na walkę, to jesteś zawodnikiem, który wjeżdża w fast foody, w pizzę, w ciasta, czy normalnie jest olej kokosowy, kasza jaglana, olej lniany, awokado, jak to wygląda? Kiedyś tak było właśnie, że się ważyło i od razu na hura do przodu, pizzę, fast foody, tak jak mówisz, wszystko słodycze. Teraz już
już każde przygotowania uczą mnie czegoś, nabywam doświadczenia. Pracuję z dietetykiem już od dłuższego czasu, naprawdę daje to super efekty. I teraz tak, słuchaj, skoro przez 8 tygodni mamy wyrzeczenia i ten układ pokarmowy przyswajamy do jakichś tam lekkich rzeczy, lekkostrawnych, opróżniamy te jelita, w ogóle czuję się świetnie, po prostu to ma wpływ na wszystko, na samopoczucie, wstaję pełny energii, nie jestem senny, chce mi się żyć, chce mi się trenować, to później totalną głupotą jest po ważeniu wszystko to zaburzać. Tak, lepiej już naprawdę sobie ten jeden dzień jeszcze przeczekać do tej walki i na takim pustym żołądku i spokojnej głowy do tej walki wyjść, taki głodny, pełny energii, właśnie taki głodny walki i po tej walce na spokojnie sobie ten dzień, dwa, teraz tam sobie po prostu pojeść wszystko, bo wiadomo, no każdy z nas chyba jest łasuchem, kto walczy, każdy lubi sobie dobrze pojeść, to słodycze, ja oczywiście nie odróżniam się od innych zawodników. I po prostu teraz jest tak, że jest właśnie taki Kuba, który mnie trzyma totalnie w ryzach. Jak mi mówi 100 gram truskawek, to jest 100 gram truskawek. Jak mówi mi, że jest 150 gram ziemniaków, to jest tyle i koniec. I to jest ciężkie przez te pierwsze, jak ze wszystkim, pierwsze 2-3 tygodnie jest ciężki okres, a później lecisz jak maszyna, po prostu automat, ciach, 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 wszystko jest przygotowane, jestem totalnie super zorganizowany i tak samo ważę się, później są jakieś tam produkty, szejki płynne, później jakieś tam półpłynne, później dopiero posiłek stały i po tej walce lecimy na jakąś grubą pizzę, pierogi, ciasta i wszystko inne. Na koniec chciałbym zapytać o Tymka Łopaczyka, czyli o twojego najbliższego rywala, rzecz jasna. No zasięgi to jest to, co będzie po twojej stronie na pewno. Tymek jest niższym zawodnikiem, te środek ciężkości też ma osadzony niżej. Jak myślisz, czego najbardziej powinieneś, na co najbardziej powinieneś uważać w walce z Łopaczykiem? Wiesz co, najtrudniejsze u niego jest to, że jest mańkutem. Jest bardzo mało mańkutów, jak na lekarstwo, nie wiem, gdzieś tam w każdym klubie po jednym, po dwóch to jest maks, czasami zero. I to właśnie było najcięższym elementem dla mnie, żeby się do tego mańkuta przystosować. Ale też się bardzo cieszę, ponieważ jest to kolejne wyzwanie i każde przygotowania po prostu rozwijają i to jest właśnie bardzo ważne, żeby nie było monotonii, tylko żeby z każdymi przygotowaniami się rozwijać i mentalnie, i fizycznie, i pod kątem żywieniowym, i technicznym. I teraz tak właśnie było, co daje takiego spokoju właśnie na głowie i to, że później wychodzę do tej walki i po prostu wchodzę i robię swoje. Tak jak mówisz, jest niższy, będzie musiał skracać, bo robi to w każdej walce, ma nisko środek ciężkości, ma szerokie biodra, więc to go gdzieś tam motywuje do tego, że lubi tą walkę w klinczu i wywracać i gdzieś tam w tym parterze jest na pewno ciężki. No więc moja w tym głowa, żeby jak najmniej tego było w tej walce, tak? Ja będę pracował na nogach, robił zejścia, to nie ma co ukrywać, jak będę walczył. Robił zejścia, ciosy proste i gdzieś tam z każdym ciosem zabierał mu stamina. Po prostu jak w Tekenie, no, będzie coraz bardziej spadać i albo gdzieś się odsłoni w końcu i uda się trafić, no albo będzie trzyrundowa batalia. Więc duży był nacisk na obronę zejść i pracy głównie na nogach, żeby gdzieś tam nie cofać się w linii, tak jak to było właśnie z Oskarem. Bo on po prostu wbiegał we mnie jak na 100 metrów w linii, a ja po prostu zamiast zejść, zrobiłem jedno zejście, trafiłem go na ucho i od razu po prostu siadł. Tak jakbym to robił cały czas, to bym tamtą walkę spokojnie wygrał, no ale to łatwo się mówi. Tak, zejść do boku, ale później jak masz plan na walkę, ale dostajesz dwa boksy i po prostu totalnie wszystko się zmienia, więc Tymek jest przekrojowym zawodnikiem. Trenuję w dobrym klubie, gdzie jest bardzo duże doświadczenie zawodników i on po prostu szybko to nabywa to doświadczenie i po prostu idzie do góry, więc jest na niego bardzo duży hype, a teraz moja w tym głowa, żeby ten pociąg lekko wykoleić i gdzieś tam wykorzystać po prostu jego słabe strony i wygrać tą walkę. No. Na koniec chciałbym zapytać w takim wypadku o twojego menadżera Artura, jak się układa współpraca z Artnoxem, no bo no nie ukrywam, że z kim my nie rozmawiamy, oczywiście poza kamerami, przed to jest wiadomo, jak rozmawiam przed kamerą, to rozmawiam przed kamerą, ale poza kamerami, jakby wszyscy zawodnicy jego podopieczni rozpływają się w zachwytach. Kurde, no nie wiem, czy jest taka druga osoba w Polsce, która z takim sercem i oddaniem pomaga zawodnikom. On naprawdę się stara, zrzesza dużo zawodników już i MMA, i boksu, i K1, więc chwała mu za to. Ogarnia po prostu bardzo wiele tematów, kontaktów. No naprawdę bardzo duża pomoc jest z jego strony, gdzieś tam odciąża tą głowę, że nie trzeba się martwić o jakieś tam dziwne rzeczy, tylko się skupiamy na treningu i na walkach. Super gościu, naprawdę poznałem go po walce tej marcowej w Opolu, wyciągnął do mnie rękę, za co jestem bardzo mu wdzięczny i
kurde, no same superlatywy, no nie chcę też tak słodzić, bo to bez sensu, ale no tak jak gdzieś tam słyszysz, to wszystko ma w rzeczywistości swoje odniesienie i po prostu Artur to jest mega gość, który z pasją pomaga zawodnikom i naprawdę bardzo fajnie nas odciąża. Czyli rozumiem, że będzie oczywiście z wami, z tobą i z Dominikiem w Lubinie? Oczywiście, że tak, tam słyszałem, że jest chory, więc wszystkiego dobrego, bracie, ale jakby chory nie był, na pewno przyjedzie, ponieważ no i ja i Dominik mamy mocne walki z mocnymi rywalami, Dominik się jeszcze bije o pas, więc tym bardziej. No i gdzieś tam jest to Dolny Śląsk, więc teraz tam też rejon, w którym on przebywa, więc na pewno wpadnie i zawsze oddaje też całego siebie na tych walkach, więc trzeba, musi trochę zluzować, żeby gdzieś to nie odbiło się na jego zdrowiu. Ale na pewno będzie i zawsze sama ta jego obecność też daje takiego już fajnej motywacji i spokoju, więc na pewno się zobaczymy na miejscu. Jeszcze jedna rzecz, bo zauważyłem, że jest coś takiego, taka atmosfera w Artnoxie, nie chcę mówić, że nie ma tego gdzie indziej, natomiast rodzinna, znaczy w sensie stoicie ze sobą. Zawodnicy Artnoxu bardzo za sobą są, kibicują sobie. Zresztą widziałem, że tutaj z Dominikiem spędzają dużo czasu, nie ma tak, że jakby jeden tu, drugi tam, w ogóle nie zwracacie uwagi na siebie, tylko faktycznie gdzieś jest taka rodzinna atmosfera i między sami się, wszyscy się wspieracie nawzajem w tej artnoxowej familii. No tak, dokładnie. Artur o to bardzo dba, żeby właśnie były dobre stosunki między zawodnikami, bo też to daje, wiesz, wiele możliwości, tak? No bo wiadomo, gdzieś tutaj znamy z południa Polski z tych chłopaków, ale gdzieś tam z północy, ze wschodu tych chłopaków na przykład nie znam w ogóle, jak gdzieś się widzimy. I widzę, że nie wiem, gość ma na przykład koszulkę, coś Artnoxu, to od razu podbijamy i jest tutaj jakaś wymiana zdań, co oczywiście za tym idzie, jakieś wspólne treningi, wspólne wyjazdy, wspólne obozy, to właśnie jest fajne, że wiesz, mamy to po prostu, daje nam duży wachlarz możliwości, tak, nie wiem, zrobimy jakiś obóz nad morzem, to przyjedzie po prostu 40 zawodników i już możemy pomieniać doświadczenia z bokserami, z K1, z MMA. Gdzieś tam każdy ma jakieś swoje doświadczenia, więc każdy dokłada swoją cegiełkę i po prostu powstanie z tego duży, duży ceglany mur i nie będzie do przebicia. No. Także no, inicjatywa jest super, oby jak najdłużej to się utrzymało w takich stosunkach, bo wiadomo, że im więcej tych zawodników, tym ciężej to będzie w tych ryzach utrzymać, ale wydaje mi się, że Artura w tym głowa i sobie poradzi z tym, żeby po prostu też nie zwariować, tak? No bo też wiadomo, no, to jest reszta dużo młodych zawodników, którzy wygrają jedną, dwie walki i zaraz gdzieś tam ta sodówka im odbija, ale on ma taki charakter, że potrafi gdzieś tam do tego rozumu przemówić, no i tyle, no. Także mówię, super inicjatywa i jak najwięcej takich po prostu. Co, Szymona, ja Ci dziękuję za poświęcony czas i za wywiad. Widzimy się oczywiście na ważeniu w Lubinie. Powodzenia z ostatnimi kilogramami i też z aurą pogodową, bo wiemy, jak to z wirusami tymi różnymi jest na mrozach. Trzeba uważać, bo to też osłabia. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w Lubinie na miejscu. Dzięki. Pozdrawiam wszystkich.